Panie profesorze, zadam bardzo proste pytanie na początek. Skąd się bierze wirus? Zdecydowana większość biologów molekularnych uważa w tej chwili, że wirusy i powstały, i później ewoluowały wraz z powstawaniem życia. Czyli już w najstarszych jakby komórkach, typach komórek, jakiekolwiek one były, to już tam pojawiły się wirusy. Czyli jest to jakby coś, na co jesteśmy skazani. Coś, co istniało tak jak życie, znaczy o ile można powiedzieć, że od zawsze, tak, czyli jak stare w cudzysłowie jest życie na Ziemi, tak stare są wirusy. Czyli praktycznie nawet, żeby stworzyć nieskończoną ilość szczepionek, to i tak się nie uchronimy od wirusów. Nie, oczywiście, że nie. Czyli po prostu nie należy wpadać w panikę, tylko potraktować to może jako coś, co właśnie jest związane z naszym życiem na Ziemi, tak? No, oczywiście, tak. Możemy starać się zmniejszyć skutki pojawienia się, tak jak w tym przypadku, nowego typu wirusa. Czy tak jak musimy się nauczyć i trochę już żeśmy się nauczyli żyć w cieniu wirusa HIV. No? Początkowo też się wydawało, no, że scenariusz byłby, że będzie straszny. Bardzo czarny. No, oczywiście tak. Jest dalej straszny. Blisko 50 milionów ludzi na świecie chorych. Dziesiątkowane niektóre całe populacje, całe kraje. Jaką drogą się zarażamy wirusem ptasiej grypy? Czy trzeba zjeść to mięso, czy wystarczy pogłaskać kurę na przykład, czy przynosi się na butach do domu jak to się dzieje? Większość zakażeń jakimkolwiek wirusem grypy, a w tym będzie i tym wirusem grypy ptasiej, następuje na drodze tak zwanych aerozoli, to znaczy ptak, jeśli jest chory, są jego odchody, jest ślina, jest tam inne jakieś wydzieliny. One się przedostają do środowiska zewnętrznego, mieszając się w cudzysłowie z kurzem, z pyłem, jaki jest w środowisku zewnętrznym. I ten kurz, pył jest przenoszony, unosi się w powietrze, prawda? I w ten sposób my niekoniecznie nie musimy jeść mięsa, nie musimy jeść tych kurzych jajek. Wystarczy, że znajdziemy się w środowisku, w którym jest kilkadziesiąt czy jeszcze więcej, prawda, chorych ptaków i jesteśmy narażeni na zakażenie. I czy tą samą drogą przenosi się z człowieka na człowieka? Z człowieka czyli na człowieka też, jakby człowieka plus chorego, tak? Typowa tak zwana droga kropelkowa. Jeśli, prawda, człowiek chory, zakażony wirusem, no mówiąc bardzo nieładnie, kichnie komuś prosto w twarz, prawda, no to wydali setki tysięcy cząstek wirusowych i w ten sposób dojdzie do bezpośredniego zakażenia. Zjedzenie mięsa nie jest bezpośrednią przyczyną. Nie. Dlatego ja trochę mam obawy, znaczy z takim zapewnianiem, że możecie, znaczy to jest prawdziwe, możemy jeść mięso kur, jeśli je upieczemy, usmażymy, ugotujemy rosół, w ten sposób się nie zakazimy. I nie zakazimy. Nie, wirus zginie. Tylko nikt nie mówi, że jeżeli ja kupię świeżego kurczaka, to zanim ja go ugotuję, to ja dotykam go rękoma, to on jest na moim stole, na desce, na której ja to przygotowuję i powstaje typowy aerozol, z którego mogę później mieć źródło zakażenia. I to jest bardzo ważne. A w takim razie, czy możemy się zakazić w jakiś sposób również od jajek kurzych? No wyobrażam sobie, że tak czyli samo po prostu jak po rozłupaniu jajka na przykład, nie, prawda? Po rozłupaniu czy to może od nie, samej dlatego skorupki że też? Wirus jest minimalna szansa, że on przez skorupkę tą z jajka dostanie się do środka. Czyli raczej po prostu ale od samej no sam fakt, że prawda, zakażona, wyobraźmy sobie scenariusz, zakażona kura znosi jajko, no to przecież to jajko jest całe, my tego nie zawsze widzimy, ale jest no nasmarowane odchodami tej kury, tak, prawda, tak. W której będą się znajdowały również cząstki wirusowe. Jeszcze jest pytanie, panie profesorze, o ptaki, takie zupełnie nasze ptaszki, typu wróble, gołębie, wrony. Czy od nich można się też zarazić? Ja sobie wyobrażam, że tak. Znaczy, ja nigdy się nie spotkałem z takimi badaniami typowo epidemiologicznymi, które by mówiły, jaka jest częstość zakażenia od
ptaków, o których wiemy, że są źródłem zakażenia takim pierwotnym. Znaczy uważamy, że wirus grypy, te pierwotne źródło to są dziko żyjące kaczki, gęsi, no może jeszcze jakieś... Czyli drób ogólnie rzecz biorąc, ogólnie jakiś prawda? Drób, tak. Tak. No ale nikt nie badał w warunkach naturalnych, czy no, przysłowiowy wróbelek się zakaża, no czy nie. Ale z takich badań laboratoryjnych wirus grypy ptasiej jest w stanie zakażać większość komórek pochodzenia ptasiego. A wobec teraz tego jest ja pytanie... sobie mogę wyobrazić, że wróbelek też może też ulec może zakażeniu. Być chory. A teraz jest pytanie o dalsze zwierzęta domowe, czyli biegające pieski, koty i tak dalej. Tu bym się mniej bał. Znaczy, największe niebezpieczeństwo jest, ja wspominałem wcześniej, to są te świnie, u których zarówno wirus ptasi się namnaża z taką samą łatwością jak u ptaków. Czyli on, tu nie ma żadnej bariery gatunkowej. Wirus... A dlaczego w takim razie o tym się nie mówi? Dlaczego mówi się o wybijaniu stad kurcząt, nie wiem, dlatego, czy, że, a nie mówi się no, powiem, znowu, o nasze, tym oddzieleniu? Nasze fermy są te przemysłowe fermy. Kurze czy fermy świńskie są na ogół oddzielone. No nie są właśnie. No nie, te wielkie te duże, chyba te tak. Duże, tak. Natomiast oczywista jest, że jest to ten problem małych gospodarstw, nie tylko w Polsce, ale gdzie no... No każdy wie, jak to wygląda, prawda? Ale czyli należałoby o tym głośno mówić. Oczywiście, lekarze weterynarii powinni o tym mówić, że to nie wystarczy wybić stada kurek czy kurczaków, tylko... Bo no, znaczy organizm świni jest tym takim przysłowiowym tyglem, w którym się mieszają wirusy typu ptasiego, ludzkiego i gdzie to jest najłatwiejsze źródło, żeby z... W wyniku tej reasortacji do wirusa typowo ludzkiego przedostał się ten gen, który koduje typ ptasi hemaglutyniny i później w miarę nagromadzania się następnych mutacji już powstał wirus, który będzie się będzie groźny, przenosił od człowieka do człowieka. Co mamy robić oprócz szczepionki? Czy trzeba myć ręce, czy trzeba nosić opaskę na buzi, znaczy, jak się jest w takim środowisku? Nie, mnie się wydaje, że w tej chwili nie należy panikować. To na pewno. To znaczy, do momentu, w którym nie stwierdzi się pierwszych jakichś źródeł, znaczy takich centrów, gdzie doszło do infekcji rodzimego polskiego ptactwa. Bo jeśli... Trzeba pamiętać, że jeżeli ktoś no, na przykład znajdzie padłą dziką kaczkę i u niej się stwierdzi, że ona padła wskutek infekcji wirusem grypy, tym H5N1. To jeszcze nie oznacza, że wymknęło się nam to spod kontroli i epidemia się wśród ptaków rozszerza. Bo może ta jedna kaczka jeszcze nikogo, żadnego innego ptaka nie zakaziła. A czy trzeba wtedy przebadać, powiedzmy, człowieka, który przyniósł tą kaczkę? Powinien być badany. Powinno się. Powinien tak? być badany, oczywiście. Mhm. To żaden problem w dzisiejszych czasach. A gdzie się zgłosić, żeby się przebadać? No, jeżeli taka sytuacja zaszła. Znaczy, ja bym powiedział, że znaczy takim centrum pewnym referencyjnym dla wirusa grypy, w ogóle dla grypy, jest w PZH w Warszawie. W Puławach jest to główne nasze centrum referencyjne, jeśli chodzi o zwierzęta. Natomiast ja no, nie wiem, jak jest zorganizowane. Znaczy, ja sobie nie za bardzo wyobrażam, co bym usłyszał, gdybym powiedział, prawda, poszedł do lekarza i powiedział, wie pan, ja wczoraj znalazłem dziką kaczkę padłą i podejrzewam, znaczy boję się, czy ja nie uległem zakażeniu. Przychodzi dziecko do domu i przynosi z lasu właśnie padłą kaczkę. Więc i no, mnie się wydaje, że wtedy jednak zawiadamiać, znaczy poprzez te służby centra referencyjne, czy lokalne jakieś służby sanitarne, zakładając, że one powiadomią odpowiednie właśnie te centra w Polsce. Takiego... Przy PZH to jest główne centrum referencyjne, ale ja nie pamiętam, w ilu wojewódzkich miastach są takie rejonowe centra referencyjne związane z grypą. To wydaje mi się, że dużym problemem jest również to, że ludzie się takich sytuacji wstydzą. Że jakby no, przyniosło dziecko kaczkę, nie będę od razu robić histerii, nie no, będę od znaczy, razu panikować, że niestety, nie wiedzą, prawda, gdzie pójść, do kogo się zgłosić. Co my mamy dać na ekranie? Że co robić na przykład w takiej sytuacji? No, znaczy zgłaszać się do lekarza i prosić, żeby lekarz skierował do
odpowiednich tych centrów referencyjnych związanych z wirusem, z grypą, z wirusem grypy. Na to musimy być przygotowani. No i w takim razie bądźmy przygotowani. No, miejmy nadzieję. Tak. Dziękuję bardzo.